bytu i obyczaju. Codzienne przesiadywanie w szkockiej zaczęło należeć do stałego rytuału matematyków. Przychodzili najczęściej między 5 a 7. Zajmowali te same stoliki i przez parę godzin pracowali w skupieniu, zapisując marmurowe blaty stolików wzorami matematycznymi. Określenie pracowali w skupieniu nie jest może najbardziej trafne, ponieważ nie obywało się bez żartów, dyskusji, pokrzykiwań, a nawet picia. Banach na przykład w czasie swych posiedzeń w Szkockiej wypijał olbrzymie ilości kawy, koniaku, a także wypalał dziesiątki papierosów. Stworzenie takich możliwości twórczych, takiego stylu pracy, przypisuje się głównie Banachowi. Wiele mówiono i pisano w kraju i za granicą, że kawiarniany styl pracy to polski sposób uprawiania matematyki. Oczywiście miano na myśli nie samo przesiadywanie w kawiarni, ale fakt zespołowej pracy, polegającej na wspólnym rozwiązywaniu problemów i to często w miejscach niecodziennych. W roku akademickim 24-25 dostał stypendium rządowe na roczny wyjazd do Francji. W jego pracach, w jego publikacji nie ma żadnego śladu pobytu jego we Francji. Wydaje się, że nie miał zupełnie kontaktu z matematykami francuskimi. To właśnie wynikało trochę z tego stylu uprawiania matematyki, który był w Polsce i który był we Francji. We Francji w tamtych czasach profesor to był Olimp. Odstęp między studentem a profesorem był bliski nieskończoności. Myślę, że Banach był bardzo nieszczęśliwy. Tam nie miał z kim rozmawiać, krótko mówiąc. Wtedy jeszcze go profesorowie francuscy nie traktowali zbyt poważnie, a on sam, myślę, też nie bardzo się palił do współpracy z nimi. Sam bardzo nie znosił takiej sztywnej atmosfery, nie znosił takiego sposobu bycia herr profesora. Na powstanie matematycznej szkoły lwowskiej złożyły się 2 dość naturalne w końcu czynniki. Wiedza, jaką przynieśli starsi, to znaczy 30-letni koledzy, oraz młode talenty, które z wyjątkową umiejętnością zdołali oni zgromadzić wokół siebie. Geniusz Stefana Banacha był na pewno wsparty, przynajmniej w swym stadium początkowym, wykształceniem, zasobem wiedzy Hugo Steinhausa. Podobnie było z innymi. Banach był przede wszystkim matematykiem. Mało go interesowały sprawy polityczne, chociaż miał bystre spojrzenie na każdą aktualną sytuację, w której wypadało mu się znaleźć. Przyroda nie robiła na nim żadnego wrażenia. Sztuka, literatura, teatr były dla niego drugorzędnymi rozrywkami, które co najwyżej wypełniały mu i to rzadko krótkie przerwy w pracy. Cenił sobie natomiast zgrane towarzystwo przy kieliszku. Nie lubił się łudzić i wiedział doskonale, że zaledwie 5% jest wśród ludzi takich, którzy mogą zrozumieć matematykę. Pewnego razu oświadczył mi: "Wisz, bracie, co ci powiem? Humanistyka jest w szkole średniej ważniejsza od matematyki. Matematyka to jest za ostry instrument. To nie dla dzieci." Wielogodzinne dyskusje wytwarzały atmosferę wytrwałości, podniecenia, koncentracji i wspólnoty myślowej. Wydaje się, że dla tych, którzy przychodzili do kawiarni szkockiej, a więc dla Banacha, Stoszka, Mazura, Orlicza i wielu innych, matematyka nie była pracą, lecz przyjemnością.